Witam Was serdecznie, a czy nie to hasłem tygodnia 12 niedzieli po Trójcy Świętej zapisanej w Księdze proroka Izajasza w 42 rozdziale 3 wierszu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Izajasz pisze w bardzo trudnych czasach dla Izraela, który znajduje się w niewoli. Czuje się jak nadłamana trzcina, gasnący knot. Trzcina była rośliną bardzo łamliwą, kruchą, gdzie silny podmuch wiatru był w stanie ją złamać. Natomiast lampa, która przygasała, knot, który się gasił, potrzebował oliwy. A więc światło, które jest mdłe, nie sprawdza się w swojej roli. A więc Izrael nie oczekiwał żadnej nadziei. Bardziej oczekiwał tego, że przyjdzie rychła destrukcja i zniszczenie narodu. Natomiast Bóg w pierwszej pieśni sługi daje nadzieję, że nie przyjdzie wtórne zniszczenie, czyli nie dołamie tej trzciny i nie zgasi knota, a więc podsyca nadzieję, podsyca ogień Ducha Świętego. Drodzy, jaką lekcję my możemy z tego wyciągnąć? Często w naszym życiu dzieją się różne rzeczy. Cierpimy, czy też czynniki, czy bodźce zewnętrzne powodują to, że czujemy się źle, niepewnie, jesteśmy złamani lub tli się w nas życie. Zwróćmy się ku Bogu. Zwróćmy się ku jedynemu Bogu, który ma w sobie siłę i życie, który daje nadzieję. Życzę Wam wszystkiego dobrego w ten dzisiejszy dzień, dobrej niedzieli. Pozostańcie z Bogiem.